Dzień dobry. Szanowni Państwo, zapraszam na cykl wydarzeń specjalnych dookoła świata. Witam, dzień dobry. Tradycyjnie pozdrawiam słuchaczy sieci polonijnych mediów w Ameryce Północnej i tych, którzy słuchają moich felietonów dookoła świata pod tytułem Fakty i wydarzenia poza Ameryką, korzystających z YouTube po wpisaniu hasła Obudź się Polsko, Obudź się Polonio playlist i otworzyć wideo z napisem Obudź się Polsko, Obudź się Polonio, tu wpisz wszelkie życzenia okolicznościowe. To otwiera pełną listę felietonów tego kanału w chronologicznej kolejności. Proszę Państwa, uparcie powtarzam, jak prawidłowo zapoznać się z naszym kanałem YouTube, ponieważ administrator niestety robi wszystko, utrudnienia, aby było inaczej. Moje powtarzanie nabrało większej mocy, kiedy YouTube ograniczył prawie wszystko to, co dotyczy tego kanału YouTube. Pozdrawiam rodaków Polaków w odległych kontynentach, w Australii, Nowej Zelandii, Afryce, Europie, Ameryce Południowej i rodaków w Polsce, słuchaczy moich felietonów z bratnich narodów słowiańskich. Ponad wszystko należy pamiętać hasło internetowe Obudź się Polsko, Obudź się Polonio, ponieważ każda wyszukiwarka znajdzie moje publikacje. Szanowni Państwo, nieszczęścia chodzą parami. W czasach odległych, które pozostają w zapiskach historii kultury polskiej, miało miejsce wydarzenie. Pan Wojciech Młynarski prywatnie opowiedział o kulisach tego zdarzenia. Otóż panowie Gruza i Fedorowicz zaprosili pana Młynarskiego do konkursu na żywo, aby ten napisał na oczach widowni i milionów telewidzów tekst piosenki, felieton śpiewany, jak sam to określał. Zadanie do wykonania miało swój tytuł – Nieszczęścia chodzą parami. W krótkim czasie od ręki napisał, parafrazując, przypomnę Wam, szanowni słuchacze, tekst felietonu śpiewanego napisanego na prędce przez pana Młynarskiego. Przyszli raz do mnie z jasnym obliczem przed niewieloma dniami pan Gruza z panem Fedorowiczem. Nieszczęścia chodzą parami. W zamiarze była mowa o parach małżeńskich, a stało się tak, że ten piękny zwrot nieszczęścia chodzą parami odnosi się do wszystkiego w naszym życiu. Zwrot o nieszczęściach, które chodzą parami, wyniknie w dalszej części naszego spotkania. W opracowaniu mojego wcześniejszego felietonu, a ten jest dostępny na YouTube, pod tytułem Wojna światowa o dominację, w Reykjaviku przehandlowano Nord Stream 2, efekt kopania się z koniem. W uzupełnieniu tego opracowania kilka słów więcej. Z tym opracowaniem należałoby zapoznać się ponownie, ponieważ będę się do tego odwoływał, nawiązywał podczas dzisiejszego spotkania. Proszę również zapoznać się z moim wcześniejszym opracowaniem, jak bez jednego wystrzału powstała zjednoczona niemiecka Europa. Wystarczy wpisać tytuł oczywiście w YouTube. Proszę Państwa, ponownie
Już po zakończeniu II wojny światowej, około 45 lat temu, Stany Zjednoczone i wtedy jeszcze Związek Radziecki porozumiały się co do nowego porządku politycznego w Europie. Tym samym mocarstwa, które w 1945 roku ostatecznie zatwierdziły podział świata, zmieniły już sypiące się z tamtego okresu czasu porządek teherańsko-jałtański. Znaczącym elementem tego nowego porządku była ewakuacja armii radzieckiej z Europy Środkowej. O to chodziło, aby Stany Zjednoczone albo pod naciskiem Stanów Zjednoczonych powstało zjednoczenie Niemiec i to się stało możliwe. Niemcy ponownie odzyskały swobodę ruchów. A jaką swobodę odzyskała Polska? To jest pytanie. Nastąpiła zmiana albo zamiana sojuszy. Teraz Niemcy są sojusznikami Polski. Tym samym Niemcy wróciły do politycznej wizji żelaznego kanclerza Bismarcka, a ten przyczynił się do zjednoczenia Niemiec. W Niemczech Bismarck był i jest otoczony kultem, a Polakom kojarzy się z Kulturkampfem, polityką germanizacji i zajadłą antypolską retoryką, aby nie było żadnej wątpliwości. Książka Bismarck, żelazny kanclerz francuskiego historyka Jean-Pierre Bleda to próba przedstawienia życia i działalności jednego z najbardziej kontrowersyjnych polityków w historii Europy. Właśnie według tej wizji Niemcy w porozumieniu z Rosją dzisiaj zarządzają Europą. Tylko ślepy tego nie widzi. Propaganda bezmyślności pisząca po polsku w Polsce za wszelkie najnowsze nieszczęścia obarcza Rosję. Właśnie tym najnowszym wyrazem nawiązania do wizji Bismarcka jest strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. Partnerstwo wytrzymało wszystkie próby niszczące, jakim było i jest poddawane. Wszystkim naiwnym przypomnę, że już amerykański prezydent Bush podczas pobytu w Berlinie wezwał Niemcy do wzięcia, cytat, większej odpowiedzialności za Europę. Czy jest ktoś, kto nie rozumie tych słów? Z kolei pani Condoleezza Rice w 2008 roku powiedziała, cytuję, Stany Zjednoczone nie będą forsowały uczestnictwa Ukrainy i Gruzji w NATO, a tylko umacniały tam demokrację. Koniec cytatu. Pani Nudland określiła, jak wzmacniano demokrację na ukraińskim Majdanie. Skutkiem Majdanu był rozbiór Ukrainy, częściowy. O tym nikt otwarcie nie mówi. Dlaczego o tym powiedziałem? Ponieważ są wokół nas zaskoczeni marzyciele, strategosy i analitycy z syndromem paranoizmu, którzy nie chcą zrozumieć, jak się to stało, że Nord Stream 2 powstał i jest zatwierdzony. Jest też inna opcja, że tak analizują, pisząc i mówiąc, jak im płacą. Bywa i tak, że muzyk albo muzykant fałszuje i udaje, że gra, a winę za fatalną grę, nie nazywając muzyką, obarcza złym instrumentem. Proszę Państwa, myślenie nie boli. Szanowni Państwo, nieszczęścia chodzą parami. W ubiegłym tygodniu niemieckie agencje informacyjne przekazały wiadomość, że pierwsze próby testu Nord Stream 2 odbędą się w tym tygodniu, licząc od 7 czerwca. W dzisiejszych informacjach dnia minister spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych Antony Blinken jednym zdaniem zamknął temat dyskusji o Nord Stream 2, oświadczając, że ukończenie Nord Stream 2 to fakt dokonany i nie ma o czym dyskutować. Prawie w tym samym czasie światowe agencje informacyjne przekazały wiadomość,
że Dania wycofała się z wcześniejszego projektu norweskiego gazu do Polski. Polska pokładała wielkie nadzieje w projekcie norweskim, a to dawało szansę na częściowe uniezależnienie się od Niemiec i Rosji. Zamknięcie projektu norweskiego gazu jest strategicznym ciosem w interes narodowy Polski. W Polsce nikt tak nie chciał. Natomiast Nord Stream 2 był wyborem magdalenkowych geniuszy. Wielokrotnie o tym mówiłem. Powołując się na informacje z Danii, źródła rządowe, duńskie, swoją decyzję uzasadniły wartościami ochrony środowiska. W co ja nie bardzo wierzę, ale. Powstaje pytanie. Kto stoi za duńską decyzją o wycofaniu z projektu? Analitycy i paralitycy, myślowi, piszący po polsku w Polsce, pominą temat potęgi wpływu Niemiec na decyzje Duńczyków, a oficjalnie już teraz duetu rosyjsko-niemieckiego. Czy nikt nie widzi, jak łatwo można pozbyć się konkurencji? Nasi sojusznicy, nasi partnerzy, słowa te nabierają innej bezmocy w świetle wydarzeń, o których mówię. Tak, proszę Państwa, Polskę pozostawiono bez parasola ochronnego, zupełnie jak kartka z historii, bez partnerów, bez sojuszników i kogoś tam nadzwyczajnego, niewidzialnego jeszcze. Teraz sojusznicy postawili na dobre relacje z Niemcami w wojnie ekonomicznej z Chinami. To nie wszystko, bo będą dążyć do kolejnego relaksu w stosunkach Ameryka-Rosja. Naiwniacy w Polsce liczą na Chiny Ludowe, na Chińczyków. Tak myślących pogięło totalnie. Nie znają mentalności Chińczyków. Rosja i Chiny zawarły przymierze, które gwarantuje im, że mocarstwa zachodnie nic, absolutnie nic nie są w stanie z tym zrobić. Nie chcę odbiegać od tematu dzisiejszego spotkania, ale wielokrotnie mówiłem, że w 2014 roku, nakładając sankcje na Rosję, w rezultacie Ameryka nałożyła sankcje na samą siebie. Prezydent Biden bardzo niechętnie w imieniu wajchowych tego świata dał zielone światło dla Nord Stream 2, ponieważ jest to kolejny duet mocarstw nie do pokonania. Wszystko to w nadziei, że Rosja, tak proszę Państwa, Rosja, na okoliczność poważnego konfliktu Ameryki z Chinami co najmniej zachowa neutralność. Oj, naiwniacy. Rosja doświadczyła w 2014 roku, zaledwie, 7 lat temu, zagrożenia bytu ekonomicznego. To Chiny pośrednio uratowały Rosję od zapaści ekonomicznej. Obecnie Rosja nie zaryzykuje żadnej opcji przeciwko Chińczykom, bo wie, że jest następna w kolejce do wyzwolenia. Powiedziałem, że nie chcę odbiegać od tematu dzisiejszego spotkania, natomiast muszę dodać, że ostatnie rewelacje o jakości stali amerykańskich lotniskowców dają dużo do myślenia. Kończąc myśl o Chińczykach i Rosji, należy powiedzieć, nosił wilk razy kilka, dziś poniosło wilka. Dla Rosji i Niemiec Nord Stream 2 był i jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych w historii, mającym uzależnić kraje Europy od dostaw rosyjskiego gazu do Niemiec. I będzie reeksportowany do całej Europy. Nie zdziwiłbym się wcale, gdyby w Polsce nie amerykański, a rosyjski gaz był skraplany. Pożyjemy, zobaczymy. Wszyscy wiemy, że określenie jako Baltic Pipeline był projektem bardzo ważnym dla Polski. To jest oczywiste. Dania w przeciwieństwie do polityków z Polski nie chce dla towarzystwa zniszczyć swojej gospodarki. Tak samo jak Viktor Orban, który powiedział, że gospodarka Węgier ponad interes obcy. To było do przewidzenia.
A w poprzednim opracowaniu powiedziałem, że w polityce międzynarodowej nie ma sentymentów, tylko matematyka. Politycy z Polski tej matematyki nie znają. Projekt gazowy z Norwegii był konkurencyjnym dla Nord Stream 2. Duńczycy nie chcą kopać się z niemiecko-rosyjskim koniem. Tak załatwia się interesy, czy nam się to podoba, czy nie. W niejednym opracowaniu czytałem, że Grubas z cygarem w czasie II wojny światowej miał podobno powiedzieć, że nowej wojny z Rosją za Polskę, o Polskę wstrzymać nie będziemy. Czy politycy z Polski potrafią myśleć? To jest pytanie. Pewnym było i do przewidzenia jest, że koalicja Niemiec i Rosji w Europie nie ma aktualnie równych sobie. Bez sentymentów, tylko biznes. Ekonomiczna kalkulacja zysków i strat. Do kogo pasuje zwrot? Nowe przysłowie sobie kupi. Szanowni Państwo, powstały z kolan, tak mówią o Niemczech. Myślący wiedzą, że Niemcy czekają, kiedy USA padną na kolana. Taki scenariusz też jest możliwy. Niemcy z niechęcią patrzą na amerykańskich harcerzy, którzy stacjonują na ich terytorium. Dla nas, Polaków, sojusz niemiecko-rosyjski jest bardzo niebezpieczny. A więc pytam, skąd ta polityczna bezmyślność i nieodpowiedzialność słowna w działaniu i w czymś tam jeszcze wobec Rosji i w wykonaniu polityków z Polski? Komu chcecie się przypodobać i co na tym chcecie ugrać? W dzisiejszym świecie wszyscy grają o swoje. Powstaje pytanie do polityków z Polski. O czyje wygracie? O czyje? W polityce nie można być cyklopem. Postawiliście wszystko na jedną kartę. W polityce amerykańskiej karty do gry zmieniły się i nie ma czym grać. Nie można się zachowywać jak pewien nominat, prezes firmy komercyjnej, który zachwyca się swoją pozycją prezesa, a firma może się rozwijać lub nie. Pan prezes tym nie martwi się. Nie martwi się o firmę, ale tylko o to, aby jak najdłużej pozostać prezesem. Czy wy, szanowni państwo, też to widzicie? To jest pytanie. Czy nie uważacie, że myślenie powinno być zalecane bardziej politykom z Polski, niżeli internautom opiniującym na YouTube? Politycy z Polski często rzucają słowa na wiatr, które nie mają żadnego przełożenia na otaczającą nas rzeczywistość. Do tego churalnego śpiewu dołączają piewcy bez muzycznego słuchu, czyli samozwańcy, spece od geostrategii bez pojęcia o polityce. Wszystko to wygląda z roku na rok coraz gorzej, zwłaszcza teraz, kiedy Ameryka, chcemy czy nie, no ugięła się pod presją Niemiec i Rosji razem wziętych. Czy nie jest to wystarczający przykład, aby przestać bezproduktywnie przynajmniej ujadać? To was, politycy, bardziej obowiązuje ekonomiczny rachunek zysków i strat. Czy przykład Danii nie jest wystarczającym powodem do zmiany myślenia, czy będziecie dalej tkwić w swojej bezmyślności? Zapewne wielu z was zapyta, o czym mówię. W 2005 roku rząd III RP, rząd PiS i koalicjanci, doradcy, doprowadzili do rezygnacji z budowy gazociągu Jamal 2, łączącego Rosję i państwa Unii Europejskiej. Tak, to już 16 lat temu ponad. Dlaczego dzisiaj nikt nie mówi o ekonomii, ile na tym stracił już budżet państwa polskiego? Mówię o wpływach za przesył rosyjskiego gazu przez terytorium Polski. Czy wy,
politycy bez wyobraźni politycznej i ekonomicznej, naprawdę myśleliście, że zmusicie Rosję do ustępstw? Czy tak myśleliście? Tak myśleliście. Nie jeden idiota napisze na forum, że Polacy kiedyś wkroczyli do Moskwy. Nie powadyguje się dodać, że minęło dokładnie ponad 410 lat od tamtego czasu, kiedy wkroczono na Kreml. Koniec tematu. To krótkowzroczni politycy zdecydowali, że zmuszą rosyjskiego niedźwiedzia do ustępstw. Na ślepo licząc na sojuszników i partnerów, właśnie 16 lat po widzimy, kto i kogo do czego zmusił. Według rosyjskich planów Jamał II omijał Ukrainę. Już mało kto pamięta. Dzisiaj Nord Stream 2 omija Ukrainę i Polskę. Jak nazwać takie myślenie? Jak? Pytam. Pozostawiam Wam, szanowni słuchacze, do indywidualnej oceny. Wielokrotnie o tym mówiłem, że rządy po 1989 roku nic, absolutnie nic nie zrobiły, aby zbliżyć narody Polski i Ukrainy. Czekać wypada, kiedy ponownie wykopią zza światów wzajemną niechęć do siebie. Ukraińcy wierzą w Niemca jak w Boga, a Niemcy ustawicznie pokazują Ukraińcom cały czas palec u ręki, ten największy palec. Szanowni Państwo, ostatnio podczas wizyty w Gruzji pan prezydent Andrzej Duda odwiedził linię graniczącą między Gruzją a Osetią Południową. Podczas swojego przemówienia prezydent Duda wezwał społeczność międzynarodową do zdecydowanej reakcji na agresywną politykę Rosji. Zaznaczył też, że jest to teren okupowany przez Rosję. Trzeba sobie jasno powiedzieć, kontynuował prezydent Duda, Rosja nie jest normalnym krajem, normalnym państwem, nie jest, które się normalnie zachowuje. Jest państwem agresorem, to widać w takich miejscach jak to. Tak powiedział prezydent Duda. W dalszej części swojego wystąpienia kontynuował, że w przyszłym roku Polska obejmuje przewodnictwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i wówczas zajmie się sytuacją na tych terenach. Zapowiedź czego, panie prezydencie? Mowa oczywiście o Gruzji i Osetii. Zaznaczyć należy, że prezydent Duda był jedynym prezydentem innego kraju, który brał w uroczystościach w Gruzji. Swoją wypowiedzią prezydent Duda wyraźnie nakreślił perspektywy polityki polskiej. Proszę Państwa, zapraszam Was do indywidualnych refleksji i przemyśleń. To, że prezydent Duda wystąpił w obronie Gruzji, to nic w tym złego. Prawda o konflikcie Gruzji i Osetii jest inna, ale nie będę tego dzisiaj omawiał. Zastanawia mnie, dlaczego pan prezydent nic nie powiedział podczas konferencji bliskowschodniej w Warszawie, a tam pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Israel Katz przypomniał słowa byłego premiera Itzaka Szamira, który stwierdził ponad 30 lat temu, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Jaka była reakcja pana prezydenta Dudy, pełniącego przecież obowiązki prezydenta Polski? Czy tylko chodzi o Gruzję, Ukrainę czy Białoruś? A może mówmy o Polsce, o tym, co jest pod nosem, a nie pod lasem? To tylko jeden przykład. Szanowni Państwo, polecam politykom z Polski prowadzić taką politykę, jak sportowa gra wspaniałej Igi Świątek. Prasa amerykańska i światowa jest pełna zachwytu grą Igi Świątek. Wielokrotnie jest powtarzane, że już jako 19-latka wygrała wielkie turnieje. Niedawno skończyła 20 lat. Aktualnie gra na słynnych kortach Roland Garros.
Politykom z Polski polecam oglądać mecze świątek i uczyć się, jak wygrywać. Prasa amerykańska i inne światowe media rozpływają się w zachwycie nad grą i urodą Igi Świątek. W jednym z wywiadów relacji sportowej na temat gry Świątek zatytułowano z klasyki zespołu Led Zeppelin Schody do nieba, Stairway to Heaven. Relacji sportowych jest bardzo dużo. Dziennikarz zapytał Igę Świątek, czy nie czuje stresu albo obaw przed spotkaniem ze sławnymi tenisistkami. I tu proszę słuchać, co powiedziała urocza Iga Świątek. Ja nie mam czego się bać. Jestem na korcie po to, aby wygrać. Czyż nie piękna odpowiedź? Iga nie jest na korcie, aby zaznaczyć swoją obecność. Jest po to, aby wygrać. Gra o zwycięstwo, a nie o miejsce w tabeli rankingowej. Ile odwagi połączonej z udokumentowaną rzeczywistością. Powodzenia pani Igo Świątek. Polakom rozsianym po świecie dostarcza pani dużo satysfakcji i dumy, zwłaszcza tym, którzy urodzili się poza Polską. Trzeba było widzieć twarz Igi i tą zaciśniętą piąstkę po wygranym meczu. Dodać wypada, że Iga odnosi sukcesy w grze pojedynczej i podwójnej w tym samym czasie. Dziennikarz zauważa, że prawie nie ma czasu na odpoczynek, a mimo to wygrywa. Jak ona to robi? Wszystko to, co powiedziałem, polecam wszystkim i politykom z Polski też. Obserwujcie uważnie grę Igi Świątek i tak jak Iga, od zwycięstwa do zwycięstwa. Wszyscy chcemy widzieć zwycięstwa, bo jesteśmy zmęczeni politycznymi porażkami. Czy wy, szanowni słuchacze, widzicie te schody do nieba w wykonaniu polityków z Polski? To jest pytanie. Marzy mi się, aby kiedyś polityków z Polski media światowe ujęły tytułem Polska polityka to tak jak schody do nieba, Stairway to Heaven. Kończąc moje dzisiejsze spotkanie z Państwem, zapraszam na YouTube do ponownego zapoznania się z opracowaniem. A teraz dziękuję.